W każdym sparingu staramy się wykonywać coraz więcej zaleceń trenera. Wiadomo, mamy nowe ustawienia, kilku nowych zawodników, trzeba to wszystko wdrożyć nie tylko na treningach, ale również w meczach. I tak przeważnie w okresach przygotowawczych wygląda to z meczu na mecz coraz lepiej. Także dzisiaj kolejna wygrana, co na pewno cieszy i buduje pewność siebie. Jeszcze jeden sparing i zaczynamy. Wiedziałem czego trener oczekuje od drużyny. Mieliśmy wszyscy całą drużyną rozmowę od pierwszego dnia. Wszyscy wiedzieliśmy jaki jest nasz cel i założenia. Także cały czas pracujemy i dążymy do tego i gramy o zwycięstwa. Czy to w meczach sparingowych, czy wiadomo już o stawkę. Na pewno wynik może cieszyć, aczkolwiek początek meczu nie był taki jak sobie zakładaliśmy. No te pierwsze 30 minut nie graliśmy tak jak powinniśmy. Traciliśmy dużo prostych piłek. Byliśmy trochę nerwowi w graniu i to na pewno musimy wyeliminować. Później wraz z upływem minut i ten wynik też już się układał coraz lepiej. Pewność zawodników była coraz większa i wyglądało to później w drugiej części pierwszej połowy i w całej drugiej połowie zdecydowanie lepiej. To, co dzisiaj szwankowało, to będziemy chcieli na bieżąco poprawiać. No, tego czasu nie zostało nam dużo, bo tak jak wspomniałeś, już tylko tydzień, ale chcemy być lepsi z meczu na mecz, poprawiać w treningu to, co się da. Już za tydzień musimy pokazać taką piłkę, żeby grać dobrze i pewnie wygrać ten mecz. No, dzisiaj było pomieszane składy, jedni grali więcej, drudzy mniej. Gramy w sobotę kolejny sparing, trener też pewnie zmieni personalnie skład. Trzeba wykorzystywać momenty. Myślę, że dzisiaj ogólnie cała drużyna dobrze popracowała. Ten początek nie był najlepszy z naszej strony, ale z minuty na minutę coraz lepiej to wyglądało. Efektem bramki, druga połowa, też kilka bramek wpadło, to ważne. Myślę, że drużyna przeciwna chciała od początku na nas mocno pressingiem zagrać. Początek jej się tej drużynie udawał, ale później już widać było, że trochę byli spóźnieni, a to my byliśmy coraz pewniejsi siebie, coraz więcej byliśmy przy piłce, szybciej jeszcze nią operowaliśmy, szczególnie w ofensywie i to dało nam później przewagę.